4 września 1999 roku w położonym w Dagestanie mieście Bujnaczsk doszło do pierwszego z czterech wrześniowych zamachów bombowych przeprowadzonych w ciągu 2 tygodni na terytorium Federacji Rosyjskiej. W ich wyniku życie straciło ponad 300 osób. Poza Bujnaczskiem 2 ataki przeprowadzono w Moskwie i 1 w Wołgodońsku. W przypadku każdego z nich celem były duże budynki mieszkalne. Władze Rosji, w tym Władimir Putin, winą za serię zamachów obarczyły czeczeńskich separatystów, co finalnie stało się pretekstem rozpoczęcia II wojny czeczeńskiej. Z tego powodu nie brakuje teorii sugerujących, że za atakami stały rosyjskie służby, których celem było usprawiedliwienie zbrojnej interwencji w Czeczenii. Wiadomo natomiast, że obietnice Putina o krwawej zemście na separatystach umocniły społeczne poparcie dla niego i reszty rządu.